słoneczne, listopadowe popołudnie. Jedziemy na Działy Grabowieckie. Z Kotliny Zamojskiej przesuwamy się na północ ku rysującym się w oddali wzgórzom. Droga wojewódzka 843 prowadzi przez Skierbieszów do Chełma. Mijamy Łapiguz, Kolonię Sitaniec i Borowinę Sitaniecką. Nazwa Borowina Sitaniecka pochodzi od gleby rędzinnej nazywanej w tej okolicy borowiną. Ta droga ma swoją historię. Trudno w to uwierzyć, ale była to jedyna droga bita, która prowadziła do centralnej części działów grabowieckich. Drogę zbudowano z inicjatywy samego prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. Przejeżdżał on tędy w 1927 roku w czasie oficjalnej wizyty na Zamojszczyźnie. Droga wyglądała inaczej niż dziś. Przede wszystkim była bardzo wąska. Nawierzchnię tworzył twardy klinkier starannie ułożony w wiodełkę. W kilku miejscach jeździło się nawet po kocich łbach, czyli po obtoczonych głazach. Po obu stronach drogi rosły drzewa. Przy drożnym pasie posadzone były nawet jabłonie. Ocienioną szosą poruszały się głównie zaprzęgi konne. Po wybudowaniu drogi bitej przestała funkcjonować dotychczasowa droga gruntowa ze Skierbieszowa do Zamościa. Omijała ona od wschodu trudne tereny leśne i wzgórza w Dębowcu. Stary trakt chełmski przecinał gdzieś w tym miejscu dzisiejszą szosę. Po lewej stronie łączył się z drogą do Udrycz i prowadził przez Borowinę Sitaniecką do Zamościa. Przez Udrycze i Różczkę można było dojechać do Skierbieszowa i do Kalinówki, ale przejazd wśród lasów gliniastymi drogami i wowozami nie był łatwy. Teraz wprost na wzniesienia w Dębowcu. Niedaleko stąd znajdziemy kilka ciekawych punktów widokowych. Szeroki widok na Kotlinę Zamojską mamy nie tylko z Dębowca, ale także z Udrycz i Wisłowca. W Kornelówce atrakcją turystyczną jest wieża widokowa. Po prawej stronie mijamy zamojskie wysypisko śmieci. Tutaj, po lewej stronie, znajduje się najwyższy punkt wysokościowy działów grabowieckich i całej Wyżyny Lubelskiej. 314 metrów nad poziomem morza. Nie wyróżnia się on jednak widokowo. Znacznie więcej zobaczymy ze stoków eksponowanych na południe z mniejszej wysokości. Na początku XX wieku cały ten teren pokrywał las. Dzisiejszy Dębowiec to dawna śródleśna wioska o nazwie Dębowice. Z lasem związane są nazwy pobliskich wsi Zrąb i Kolonia Zrąb. Przejeżdżamy przez jeden z najpiękniejszych zakątków działów grabowieckich. To teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Różnice wysokości dochodzą nawet do 100 metrów. Głębokie doliny i spłaszczone pagóry to charakterystyczne elementy rzeźby tego obszaru. I dlatego przyjęła się nazwa mezoregionu Działy Grabowieckie, a nie Wierzchowina Grabowiecka. droga ma liczne i niebezpieczne zakręty. Miejscowi mawiali, że poprzez zakręty wydłużano czas budowy. Wykonawcy mieli pracę, a zakręty były w cenie. Przy dawnych prędkościach zakręty nie stanowiły problemu, ale obecnie lepiej uważać. To droga 30 zakrętów. Wielokrotnie przebudowywana szosa Skierbieszów-Zamość zapewniała przez pół wieku jedyne połączenie centralnej części Działów Grabowieckich ze światem. W czasie wojny łączyła Himmlerstadt z Heidenstein. O tak nazwały władze niemieckie Zamość i Skierbieszów, ale o tym woleliśmy zapomnieć. Na polach widać les. Zawiera on dużo minerałów filastych i dlatego nazywany jest tu gliną. W lasach występują głębokie wąwozy i parowy. Po lewej stronie drogi mijamy debry. Tak nazywane są tutaj wąwozy lesowe. Urodzajne gleby brunatne wytworzone na lesach przyczyniły się do wycinania lasów. W rezultacie lesistość gminy Skierbieszów spadła do 14%. Jeszcze na początku XIX wieku lasy pokrywały prawie 70% powierzchni terenu. Dla porównania średnia lesistość Polski wynosi obecnie około 30%. Przed nami odsłania się widok na Dolinę Wolicy i na zabudowania Skierbieszowa. Tutaj efektownym zjazdem kończyła się przedwojenna szosa. Dalej podróżować można było tylko drogami gruntowymi. Po roztopach i obfitych opadach deszczu podróż stawała się bardzo uciążliwa. Na budowę nowych dróg asfaltowych mieszkańcy okolicznych wsi czekali aż do lat 70. ubiegłego wieku. Skierbieszów. Dawne miasto biskupów chełmskich, ulokowane w XV wieku w środku Bukowej Puszczy. Zamościa wtedy jeszcze nie było. Rosjanie w 1822 roku w czasie zaboru tych ziem odebrali prawa miejskie. Skierbieszów pozostał jednak lokalnym centrum religijnym i handlowym. Tradycja miejscowego jarmarku Świętego Kiliana przetrwała kilkaset lat do naszych czasów. Podczas I wojny światowej Skierbieszów został doszczętnie zniszczony. Znalazł się w najbardziej nieodpowiednim miejscu. Na linii frontu pomiędzy wojskami rosyjskimi na północy, a wojskami austriackimi na południu. W czasie II wojny światowej było jeszcze gorzej. 28 listopada 1942 roku Niemcy rozpoczęli tu realizację swojego planu wschodniego, planu tworzenia niemieckiego osadnictwa na podbitych ziemiach. To nie miało być miejsce dla Polaków. Skierbieszów został wysiedlony jako pierwszy. Łomotanie do drzwi w nocy, 20 minut na spakowanie niezbędnych rzeczy, a potem już tylko upokorzenia i jazda furmankami okrężną drogą do Zamościa. Drogą przez Huszczkę Dużą. Brukowaną drogą z Zamościa do Skierbieszowa jechali w tym samym czasie nowi mieszkańcy, niemieccy kolonizatorzy z Besarabii. Te dwie kolumny nie mogły się spotkać. I nie było to takie sobie przesiedlenie. Ponad 250 osób nie powróciło do swoich domów. Zostali zamordowani, głównie w Auschwitz. A ci, którzy przeżyli, do końca życia nie wyleczyli się z traumy. W lipcu 1944 roku wycofujący się w popłochu Niemcy dopełnili aktu zniszczenia. Wieś została podpalona. Pożogę przetrwało zaledwie kilka domów. I nikt do tej pory za to barbarzyństwo nie zapłacił. A przecież w Skierbieszowie urodził się jeden z prezydentów Niemiec. Dzisiejsza zabudowa Skierbieszowa w niczym nie przypomina tej sprzed II wojny światowej. Wyobraźmy sobie gliniaste ulice i strzechy drewnianych domów.